vibe na Oskiera, zobaczymy co pokaże. Czy jest tu jeszcze bass Gwiazda Polska? A to Kuba. Krycha. To papier, kamień, nożyce. Raz, dwa, trzy. Zaczynasz. Temacik. Teoria symulacji świata. Zobaczymy, co z ciebie za ścisło jest, nie? Ja. Monet daje picik, a ty nie słyszysz. Widzisz świat, a tak naprawdę go nie widzisz. Mordo, ja tu wiesz, na kępa wstrzyżam tego ducha, twoja opcja jest jebnięta. Tak naprawdę się napierdalam spontany, przejebany z kurwysynu i o. Tak, jo. Napieprzam duże stale, zmieniłem zasady gry. Mam to, kurwa, na to dobrą panię. Gdzie jest beat? Ja sam nie wiem. Jak ty nie wiesz, gdzie podzielisz siebie. Ja, dobra, jadę sobie dalej. 30 sekund, ja to pierdolę stale. Mordo, opcja jest niepięta. Wchodzę sobie tu tak i wskrzeszam ducha kępa. Krycha! Nie porabiałam, ale powiem wam moją historię. 3 dni temu wróciłem z Bułgarii. Znajdzie mnie taki nawet piękny mój ziomek takie. Masakra. Powszechnie jak są na kępie, nabijałem sobie z tym, z knapem. Tutaj wszedłem, to pogramy z knapem. Czy uważacie, że w tej walce wygrał Jakub Knap? Czy może wygrał zaginający czasoprzestrzeń i mający na koncie już 3 dni na kępie Krycha? A ja ci powiem tak. No i co, wskrzesiłem ducha kępa, czy nie? W takim razie... chcecie dogrywkę? Okej, no to zróbmy dogrywkę w takim razie. Temacik. Łukasz teraz, zapraszam. Kęp to zdrowie. Kęp to zdrowie, myślę, że to jest idealne uosobienie tego tematu, więc zaczyna Krycha. Bardzo wjeżdżasz. Krycha, następna historia, dowóz. Opowiadaj. Następna historia. Dzień z Bułgarii. Jechałem 7 godzin na kępa. Teraz swoim życiem kochany. Nagrywam sobie knapem. Jak jest najlepszy go klip. Jako wywrotny w tor. Mam wywrotny w tor. Krycha! Wielkie larmo! Wielki globtroter, bloktroter, etc. A teraz ki base tamtego skąd. A tak naprawdę jakbyś wygrał tą bitwę, bo zacytowałeś moje wersy stary, to kto by wygrał tak naprawdę? No bo powiem, kurwa. Na kępie zdarzają się historie nietypowe, takie z cyklu. Nigdy w życiu byś tego nie usłyszał, nie? Wczoraj Żany mi opowiadał taką historię, jak piliśmy bimberek tam gdzieś, że kurwa, uwaga, to są historie z cyklu. Nigdy to się nie zdarzyło, ale to mogło się zdarzyć, ale jak się zdarzyło, to tylko tu. On mówi do mnie tak, jakby opowiadał, że poszedł do sklepu. Mówi tak, słuchaj stary, no wczoraj graliśmy mecza i przegraliśmy z czeskimi strażakami w siatkonogę. Lubię grać w siatkonogę. Kurwa, to się nie zdarza na co dzień. Dobra, płyną! Staje czasem!
Ja muszę powiedzieć... Obaj mają wielkie przygody! Obaj ja przeżyli wiele w życiu. Ja mam Czekaj, prawo. Koniec czasu! Ty. Nie, czas się nie dzieje naprawdę. Nam strzelać nie kazano. Wstąpiłem na działo i spojrzałem ja na Ja i tak to wygrywam. 200 karmat grzmiało. Artylerii ruskiej ciągną się szeregi. Prosto, długo, daleko, jako morza brzegi. I widziałem ich wodza, przybieg mieczem skinął, jak ptak. Jedno skrzydło swego wojska zwinął. Wylewa się spod skrzydła ściśniona piechota. Długą, czarną kolumną, jako lawa błota. Nasypana iskrami bagnetów, jak zęby. Czarne chorągwie na śmierć prowadzą zastępy. Przeciw nim sterczy biała, wąska, zaostrzona. Jak głaz podzący w morze, reduta ordowa. Sześć tylko armat miała przy... Dobra, ja miał jeszcze ciekawsze historie. Tymczasem wracajmy Polska na mecz. Polska biało-czerwoni, Polska biało-czerwoni, Polska biało-czerwoni, Polska biało-czerwoni. Louis Vuitton ma zdrowie Pytom. Jak zdrowie? No, 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 no. No to może spytam, czy uważacie, że w tej walce lepszą historię opowiedział Krycha? Czy Kuba Knap? W takim razie Krycha przychodzi dalej, dawaj stage diving, Krycha. Brać się. Łapiecie go? Skaczesz? Krycha. Dawaj Krycha, skacz. Dobra, panie. Krycha, skacz. Leć. Łapiecie go? Leć. Krycha! Dobrze! Będziesz miał o czym opowiadać! Myślę, że Panie Mateju, czy to przeszliśmy całą eliminację?